Hej, hej, cześć wszystkim. Jestem Fat of Titans. Ostatnio u mnie to dość częsty przypadek. Gram zieleniakiem i jestem w grupie z zieleniakami. To jest mój kolczak. Kentro. Z przodu tam idzie. Zawsze zapominam, jak on się nazywa. Z tego? Ja go nazywam Jurassic. Już. Jest jeszcze ktoś u nas w grupie, ale gdzieś daleko, nie wiem gdzie on jest. Mamy problem, ponieważ idziemy w miejsce, moje ulubione miejsce, gdzie zawsze toczą się zadymy. Dwa jeziora, takie nazywam, jak już chyba wiecie. I dwa zieleniaki na środku tych jezior. Będziemy głównym celem. Ja to tak czuję. Więc może się dużo wydarzyć za chwilę. Ale mamy tam questy, no to swoją drogą, no, trzeba tam jakoś dotrzeć chyba, no bo tam są dość takie łatwe questy, jak wiecie. Zbieranie muchomorów. Tam są takie 2-3 kopce. Jeśli gracie, kojarzycie to miejsce. To jest miejsce ciągłej walki. I jeszcze mi się przypomniało. Miałem wam podać adres portalu, którego budujemy o PlayStation. I słuchajcie, ta-dam! Jest już zrobiony. Wpiszcie sobie pslife.pl. Na pewno wam się spodoba. Myślę, że to będzie taki w tej chwili jeden aktywny magazyn o PlayStation w Polsce. Więc na pewno warto tam zaglądać. Zawsze są pokazane jakieś ciekawe premiery, jakieś ciekawe newsy, akcesoria. Strona będzie na bieżąco cały czas ulepszana i budowana. Ale myślę, że spodoba się wam. Link do strony oczywiście wrzucę też pod filmikiem, a tymczasem skupmy się, bo są tu krokodyle. Ja się boję. I tam coś dużego szło. Nie wiem, czy to nie był Spino. Spino. Tam dalej Konkaw chyba biega. Ja tu mam oczy dookoła głowy. No ciekaw jestem, czy ktoś się odważy nas zaatakować. Czy dadzą nam spokój. Z tyłu czysto. Czuję się jak na akcji komandosów. Prawo czysto. Możesz wchodzić. Tam jest Spino. Muchomorki najpierw bym pozbierał. Swoją drogą jestem chyba w grupie z dziewczyną. Aleksandra. Jeśli to Polka, to pozdrawiam. Nie no. On nawet nie jest chyba subem, ten Spino. To on wystawia się na niezłe zagrożenie. Tam jest Raptorek. Taki doświadczony z jakimś skinem. No ale ten Spino to długo tu nie pożyje, jak będzie tak se chodził. Co my zbieramy? O. Konkaw gania Raptora. Konkaw to jest chyba jeden z nielicznych dinozaurów, którym jeszcze osobiście nie grałem. Jeśli graliście, to dajcie mi znać, jakie są wasze wrażenia, bo on wydaje mi się taki
taki naturalny, zwykły, po prostu taki przeciętny we wszystkim. Chyba, że dostał jakiegoś buffa, no ale tak ogólnie. Tak mi się tak wydaje, że jest taki. Wolałem zrobić już sobie na przykład cerato. Ceratynkę. Jak ja to nazywam. Po muchomory musimy chodzić aż tak daleko. Ola, no. Przecież tutaj są dalej. Na wysepce są. Jakąś bezpieczną opcję robi chyba. To jest nasz trzeci kolega, który dopiero się pojawił. To jest ten najmniejszy, jeden z najmniejszych zieleniaków. Ja nie pamiętam, jak się nazywa. Displo coś tam chyba. Ale taki szybki jest, skubany. A gdzie te grzyby są? Ja ślepy jestem. O tam. Ogólnie to ja jestem też dosyć szybki. Może powiem wam ogólnie, jak mi się gra kolczakiem. Bo to już jest moje drugie podejście. Na gądwie mam kolczaka chyba sub. Sub dorosły. Chyba taki dosyć już spory. I tam dość fajnie mi się nim grało. Wiem, że jest jakiś odcinek na moim kanale, gdzie biegam tam z friendami. O, idzie tam sucho. Uuu, dosyć spory. Nawet się nie boi. No i dobrze, jak nie straszymy i nie jesteśmy celami, to fajnie. My chcemy tu spokojnie zrobić sobie questy. Tam też coś biega. Alio? Jak mi się nim ogólnie gra? Bo nie skończyłem. Jest dość szybki. Do tego ma dużo staminy. Do tego ma dość mocne ciosy. I do tego zadaje krwawienie. No. Dla mnie osobiście jest to taki król zieleniaków. Król Herbi. Bo nie ma on tak naprawdę takich jakichś słabych stron. Przynajmniej ja takich nie zauważyłem. Nie wiem jeszcze, czy ma wystarczająco dużo życia, ale z tego co pamiętam, jakoś nie przegrywałem nim raczej chyba. Nie kojarzę. Dlatego nie widzę jakichś takich słabych stron u niego. Takie zbieganie może ze skał, ze skarb, jakieś szybkie z górek. No, to powiedzmy, że no dość łatwo można go uszkodzić. Jak ja to nazywam, dość łatwo może skręcić nogę. Także przy tym musicie chyba uważać, żeby tylko się gdzieś nim nie wyłożyć, bo boli. Życia też ma dosyć sporo. Jest szybki. Co tu więcej chcieć? No, musielibyście się tylko też, zaczynając nim grę, przestawić się na to, że no jesteście Herbi. Jecie. Właśnie. On nie lubi jagód. Bo jak grałem Mańkiem. Mańkiem. Nie wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Maniek to jest mój trajk dorosły. To jest pierwszy mój dino, którym grałem w tej grze. I on uwielbia jagódki. A jak ja nazwałem tego dinozaura? Ksaria? Tamten był Maniek, to jest Ksaria. Chyba ta. Ona, bo to dziewczynka. Aha, chyba mam 9 na 10. No dobra. Ona nie lubi jagód. Nie wiem czemu. Je kwiaty, orzechy. Wszelkiego rodzaju, jakieś liczy, żołędzie,
Bardzo dobrze wychodzą jej w jedzeniu te korzenie, takie suche, kojarzycie. One oprócz tego, że dają jedzenie, to dodają też troszkę zawsze wody. I przypomniało mi się, co jest dość słabszym punktem jego. To, że dość szybko robi się głodny. Właśnie, zobaczcie, ile ja mam. Przecież ja nie mam w ogóle nic w żołądku. Ratunku! Gdzie są jakieś szyszunie? Albo kwiaty. Idziemy jeść. Swoją drogą zawsze się zastanawiam, jak może jeść kwiaty. Fu. Już rozumiem orzechy. Liczy wszystko, ale kwiaty. To jest dziwne. Kwiaty zeżrę. Z łodygami, ale jagód ni cholery. A co tam Ola za nim biega? Ja się nigdy nie wtrącam. Porządki robi. Ola Aleksandra. Ola, tylko spokojnie. Przecież nikt do kuchni ci nie weszedł. Muchomorów mam zebrać jeszcze. Muchomorki. A co to? A to nasz. Ja myślałem, że tu jakiś krokodyl w trawie. On siedzi. To wy se tu poczekajcie, a ja idę po szyszki. Bo tam gdzieś zawsze szyszunie leżały. Szyszki też lubi, też. Najmniej chyba dodają mu kwiaty. Ale się nie dziwię. Jeśli słychać taki szum, to was z góry przepraszam, to moja nawiewoklimatyzacja. Bo dzisiaj jest naprawdę strasznie gorąco. Ostatnio nie było, więc znowu się trochę odzwyczaiłem. I muszę siedzieć znowu. W tym wietrze, no bo nie idzie wyrobić. Kurde, to będzie za mało tych szyszek. Jeszcze troszkę gdzieś trzeba znaleźć. Żeby. Żeby też trzeba zbierać. A gdzie ona już biegnie? Szyszki. No tak, mamy dostarczyć 10. Tam jest jakiś krokodyl, bo chyba, że to Ola ma taki piękny głos. Nie, to krokodyl był. Tak, dokładnie tak. Teraz słyszeliście na pewno też. Ja tych szyszek muszę trochę zjeść. Ja was przepraszam, bo wiem, że musimy zbierać. Ale ja jestem głodny. I przy okazji mi się quest nabije. I zobaczcie jeszcze ze 3 questy. Może 4. I będę miał już dorosłego. Dorosłą. Jakaś walka tam się toczy w wodzie, albo rybki poluje. I ja wam chyba nie skończyłem, że oprócz tego, że musicie się przestawić tutaj na wegetarianstwo, wegetarianizm, nie wiem, jak się poprawnie mówi, to musicie nastawić się na to, że atakujecie
tyłem, cały czas ogonem. I to może nie być dla wszystkich takie proste, jak się gra apexami, czyli mięsożercami, to zawsze się atakuje paszczą, tak? Przodem. Zawsze się nastawia do wroga przodem. A tutaj na odwrót, musicie opanować tył i jeszcze musicie nakierować, w którą stronę on biegnie i wtedy dopiero go ogonem. Nie wszyscy to dobrze oswajają, przynajmniej na początku, ale później można się przyzwyczaić. No i wróg oczywiście będzie was starał się atakować od przodu, to też jest dość rzadkie, tak? Tu jakieś raptory biegają. Myślę, że nam nie zagrażają, ale naszemu małemu koledze już mogą. Potrzebuję trochę wody. O! Aleksandra sobie jagody wcina! Jak ona może to jeść? Fu! Musiałem wyprostować kręgosłup. Dobra, szyszek mamy już 5. To jeszcze 5. Ja muszę się napić. Widzicie, to wszystko dosyć szybko spada tutaj. Ja mam ustawionego, już wam mówię, metabolizm mam właśnie na zbieracza. Możecie też mieć roślinożercę i wtedy możecie jeść jagody. Ale moja Ksaria nie lubi i koniec. Dobra, pić, pić. Trzeba pilnować tego, jak idziecie gdzieś w trasę. W trasę. Jak tir. No jak lecicie gdzieś po mapie, sobie jakieś questy samemu czy coś, czy nawet w grupie. Przechodzicie koło jakiegoś wodopoju, jakiegoś jeziorka, rzeki. Napijcie się i idźcie dalej. Bo później, jak jesteście gdzieś daleko od akwenów, może zrobić się niebezpiecznie. Jedzonko też czasem bywa, że już jest końcówka, a tu ani orzechów, ani niczego dookoła. Ale na szczęście jest dosyć szybki, więc dałem jakoś zawsze radę. Jeszcze nie padłem. Nie wiem, czy tu jakieś szyszki zostały. Zostały nam 4. Nie widzę. Tam dalej nie ma żadnych szyszek. Są za to muchomorki. O, pięknie. Jeszcze są gałęzie. Tak, to jest ta tama. Też jest łatwe, bo tam zawsze gałęzie z boku leżą. O, tutaj leżą gałęzie. To 3 sztuki to jest naprawdę 30 sekund. Macie zrobione. I jeszcze jedna. O, i aż 80 punktów, fajnie. Chwast jest tutaj koło mnie. Szyszek może na razie nie być. Co tam się dzieje? Ugryzł go. Ten raptor jest chyba niedobry. Chyba, że to koledzy i sobie psikusy robią. Ja sobie odpocznę chwilę, bo spadła mi już stamina. Napełnia się, jak widzicie, tak dosyć też szybko.
Jak się nazywa ten dinozaur? Deino coś tam chyba, tak? Sprawdzamy. Nie. Camptosaurus. Kurde no, nigdy nie mogę zapamiętać. Są szyszki już, że tak zasuwa. Są. Ja jestem szybszy. Z tego jest wolniejszy, no ale z tego ma masa dużo. Więc jego ugryzienia i uderzenia. On ma ugryzienia w ogóle? Chyba nie, chyba też wszystko ogonem. Więc nie wiem, czy nie uderza mocniej. Ptaki. Gryzą trajka, ja na to nie pozwolę. Gdzie on jest? Ujej, tam duży taki krokodyl. O kurde. Agresywny ten trajk. No ja nie wiem, czy on sobie tak bez naszej pomocy teraz poradzi, bo jak wiecie, trajk, mój dawny maniek, ma bardzo ciężkie obracanie się, tak? Promień skrętu jak w ciężarówce. Więc dość łatwo można mu siąść na tył. I wtedy może sobie nie poradzić. Spokojnie, Spino. Relax. Odpoczywa chyba, bo go trochę pożarł, tak coś czuję. A może go zaprosimy do grupy? Co? On nie chce chyba. Zostawcie go. Spada. On chyba ma dość, bo się... Zostaw go. On wcale nie chce walczyć. Tylko się odgania. Znajdź sobie, panie Raptor, inną ofiarę. Masz tam krokodyla. Tam sobie idź. No, zdziwiony ten Raptor? Przecież to jest zieleniak. Zostaw trajka w spokoju. Ten trajk to jakiś doświadczony też jest, zobaczcie, ma białego skina. A biały skin nie jest raczej łatwo dostępny, kosztuje 10 tysięcy monet. Co tam się znowu dzieje? Ganiają raptora. Jako Spino? To jest raczej głupi pomysł. Ale jak kto woli. Jak kto woli. No i zaraz się skończy tym, że ten raptor go tam zeżre. Raptor jest niedobry. Moje przeczucie się nie myliło. Ten raptor atakuje wszystko, co jest w jego zasięgu. Tam jest drugi raptor i trzeci, zobaczcie. Te Spino mają przerąbane, ale ja się nie wtrącam. Nie interesuje mnie to bardzo.
uciekną do wody, to będą bezpieczne. O ile tam nie ma sarko pływającego krokodyla, bo wtedy to już z deszczu podrynne. Wtedy to już ich ubiją. A tam ktoś gdzieś padł, bo słyszycie muchy? Kogo oni tu zabili? To jest chyba mała jaszczurka. Megalania. Ola, nie kłam, że jesz mięso. Nikt ci nie uwierzy. A to kto to? A to są te spino. Może ja sobie zjem. Słuchajcie, ja tak tutaj gadam i pa zobaczcie, już jestem dorosły. To już mogę jeść, ile popadnie. Koniec diety. Żremy. Dlaczego? Ponieważ ja zawsze czekam, aż pojawi się quest, żeby jeść. I wtedy można dostać takie darmowe punkty. Jak spadnie wam głód, pojawi się quest. Jecie tyle, żeby ten quest tylko zniknął i tak kółko. A jak już nie ma questów, bo jesteście dorośli, to można żreć bez pamięci. Co ten Spino wyprawia? Ja, jak wiecie, grałem bardzo długo Raptorem. I dla mnie taki Spino jest na kilka ugryzień. Nawet dużego Spino potrafiłem załatwić bez problemu. Więc ogólnie te Spino to pewnie są jakieś amatorzy. Amatorzy przygód, nowi w świecie. Dobra, zjadłem trochę. Ja bym się napił. Mamy chwasty do pozbierania. Chwasty są po każdej stronie chyba. I po tym, na tym jeziorku i na tamtym. Ja jakoś jestem uczulony na to, jak ktoś wszędzie chodzi, drze mordę. Strasznie mnie to denerwuje. Kiedyś mieliśmy takiego Rexa. Graliśmy z kolegą jakimiś tam Apexami i mieliśmy Rexa w grupie. Słuchajcie, on co chwilę tak mordę dar, a wiecie, że Rexy są najgłośniejsze. No nie dało się wytrzymać. Pamiętam, że aż jak wyrzuciliśmy go z grupy, czy sam odeszedł, to aż nam ulżyło. Ileż można drzeć morda? A wiecie dobrze, że to nie jest wskazane, bo wtedy zbiegają się po prostu inni. A jak się zbiegną inni, to z takiego Rexa nie zostanie nic. I tak samo ostatnio właśnie grałem. Jezu, myślałem, że to gdzieś z wody. Grałem sobie ostatnio Raptorkiem i był tutaj taki Rex. Niedorosły, może sup, ale bez problemu go zabiłem, tak samo. Więc jeśli gracie Rexem, albo macie zamiar grać Rexem, to, że jesteście wielcy i macie mocne ciosy, nie oznacza, że jesteście nieśmiertelni. Pamiętajcie o tym. Że ktoś mały i szybki może was bardzo szybko załatwić. Co tu się znowu wyprawia? Tam jest mały Rex? O Boże. To był chyba mały Rex i no nie. Na dwa jeziora nie przychodzi się młodym dinozaurem. Mam nadzieję, że o tym wiecie. Bo kończycie właśnie tak jak on, na obiad. Te Spino nie są może jeszcze takie super młode, ale też nie są jakieś duże. Dlatego prędzej czy później ktoś tutaj je zje. Zabili małego Rexa. W sumie z drugiej strony zobaczcie, każdy się z nich naje, więc to takie, no natura, prawda? Dzikie zwierzęta muszą jeść.
Więc dzięki temu najedzą się pewnie wszyscy i dzięki temu może te raptory się uspokoją, bo naprawdę hałasują z tymi spino. Ja się napiłem. Jestem w miarę najedzony i możemy zbierać chwasty. Chwasty tutaj zawsze dookoła są. Tutaj też nigdy. No nie pijcie tutaj w tym miejscu. I jeśli przebiegacie, to szybko, bo na tych jeziorach po bokach lubią być krokodyle i możecie się zdziwić. Gdzie są chwasty? O, tutaj. O, ja tam chyba nie wejdę. Czy wejdę? Wejdę. No słabo pływa, dlatego staram się nie moczyć powyżej kolan. Kurde, no co tak mało tych chwastów? Zawsze ich tutaj dużo jest. Ktoś pozbierał. Aleksandra chyba zbiera chwasty, coś mi się wydaje. Na drugiej stronie jeziora jest ich dużo. Kurde, ale tu był ten krokodyl. On tutaj wchodził do jeziora wcześniej. Trzeba uważać. Trzeba zawsze odprowadzać tafle wody. Bo te mniej doświadczone krokodyle zawsze zostawiają ślad. Ten taki rozprysk wody się robi. Jak płyną. Co swoją drogą jest głupie, nie wiem czy o tym wspominałem, ale pływając sarko, ten rozprysk wody jest tak głupi i bezsensowny. Zobaczcie sobie prawdziwy świat krokodyli. Jak krokodyl płynie, nawet szybko, to on ma tylko nos wynurzony trochę i oczy. Nic kompletnie więcej nie widać, a tutaj w grze jak płyniecie se sarko, to taki rozprysk wody jest, jakby nie wiem, amfibia płynęła. Bez sensu to jest. I to też przeszkadza w tym, aby dobrze polować jako krokodyl, bo po prostu będzie was widać. Coś słyszałem. Oprócz nich coś z przodu. Aleksandra się widzę nie pierdzieli w tańcu i wchodzi se tam. A ten mały to już w ogóle, to taki dinozaur mały, to jest na jedno pierwsze dobre ugryzienie sarko i go nie ma. Ja może ze trzy ataki przeżyję, ale on na pewno nie. Tam się cały czas gryzą. Kochają się. Pozbierajmy trochę tych chwastów. Tu jest jeszcze w miarę płytko. Tam już nie. O, stamina mi się skończyła. Odejdę trochę od wody. No zbieramy, zbieramy. Kobieto, nie denerwuj się tak. Ten manu się opierdziela. Najwięcej powinien zebrać z nas, bo jest najmniejszy i najszybszy.
Ile zostało tych chwastów jeszcze od cholery? 42 dopiero. Ojojoj, zobaczcie, już jestem głodny. Kurde, tu jest nie ma chyba nic do żarcia w pobliżu. Tutaj nie będzie. Z drugiej strony jeziora. Muszę wrócić tam. Gdzie oni chodzą? Na wyspę tam. O! Zebraliśmy, teraz jest Tama. Czyli tam wracamy. Tak, tam gdzie byliśmy. Muszę ich trochę zostawić, wyprzedzić, bo głodny się robię. Niech mnie gonią. Ola tam nie pozwoli go zeżreć. Czujnie broń. Dobry z niej zieleniak. No i dobra, ja muszę znaleźć tylko coś do jedzenia. No i w sumie jedziemy robić dalej to samo tam. Czyli naprawiać tamę i zbierać gałęzie. To co robiliśmy całkiem niedawno. Na szczęście nie było żadnych naszych interwencji. Chociaż wiem, że niektórzy z was by pewnie chcieli, żeby się tu krew polała. Ale to może w następnym odcinku coś się wydarzy. Także śledźcie nasze losy. Myślę, że następny odcinek również będzie Ksarią, moim kolczakiem. Czy to w tym samym składzie, czy z innym, ale myślę, że to również będzie niebawem. Nie zapomnijcie zajrzeć na pslive.pl. Dziękuję wam za oglądanie. Ksaria też. I Ola też. I cóż, subskrybujcie, jeśli chcecie oglądać więcej moich materiałów. Niebawem pewne premiery, więc będzie też co oglądać innego. Myślę, że warto. I do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!